extra CSGO skins. Just put your code and get up to $5 bonus on your first trade. Terms and conditions of welcome bonus in description below. Hejka, zanim zaczniemy filmik, to krótkie info. Chcę podziękować za cały support i wszystkie lajkacze pod filmami, jakie dajecie. Pod tym filmikiem też możecie zostawić kciuka, jeśli chcecie, i jeśli będzie ich powiedzmy ze 3-4 tysiące, no to rozdaję wam tego oto kałacha. Nie przedłużając już, oddaję głos Foreverowi, a wy zostawcie trade link w komentarzach. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się grą z AWP-ką w CSGO i będzie to taki materiał typowo poradnikowy. Początek filmu będzie obejmował oczywiście podstawy, ponieważ większość graczy, bardzo duża ilość graczy na moim kanale i też w CS-ie jest nowa. I wydaje mi się, że ten materiał wymaga tego, żeby objąć też podstawy właśnie tych graczy tymi podstawowymi informacjami. Natomiast potem przejdziemy sobie do takich bardziej zaawansowanych rzeczy, które dla, że tak powiem, zaawansowanego gracza, który już w tym CS-ie przegrał troszkę godzin, będą ciekawsze i będą, wydaje mi się, że bardziej przydatne. Także przechodzimy teraz do materiału i życzę mi jego oglądania. Oczywiście jeśli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subek i te sprawy, także lecimy z koksem. Ok, pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że przy poruszaniu się z awką, ta awka jest niecelna, to jest wiadome, tak? Ale zwróćcie uwagę właśnie na celownik, jaki jest rozrzut tej kuli. Kiedy się ruszamy, to powstaje nam taki kwadrat akurat na tym celowniku i jest to fragment całej mapy, w której po prostu ta kula poleci. Czyli w cały ten kwadrat, w każde miejsce tego kwadratu może ta kula polecieć. Może 1 na 100 strzałów w tego bota, który tam stoi, on siądzie, ale to jest naprawdę mało prawdopodobne. Natomiast co jest bardziej interesujące, to fakt, że w zwolnionym tempie to widać bardzo dobrze. Gdzie akurat stajemy, to ten celownik ma ten ułamek sekundy właśnie na to, żeby powrócić do swojego stanu równowagi, który był wcześniej. Natomiast kiedy zrobimy kontr movement, czyli powiedzmy jeśli idziemy w prawo, czyli naciskamy D, to naciskamy szybko A, jeśli idziemy w lewo naciskając A, to naciskamy D. Czyli po prostu kontrujemy sobie D, A i A kontrujemy sobie D. I ten celownik wtedy szybciej widać, że powraca do swojego stanu równowagi. I teraz zwróćcie uwagę na to, że... Znaczy, czy poruszamy się, czy się nie poruszamy, nawet jeśli jesteśmy w bezruchu, to ten scope widzicie, że też musi troszkę czasu zająć akurat zanim przejdzie do tego stanu, który jest teraz. I ten celownik, ten kwadracik w sumie nie jest do tego potrzebny, żeby to zobrazować, bo ponieważ tutaj macie tą poziomą i pionową linię tego celownika i kiedy ona jest rozmazana, to wiadomo, że ten strzał nie będzie celny. O, teraz akurat siadło. Ale chodzi o to, że kiedy właśnie im większy jest ten celownik, im większe jest rozmazanie tego celownika, tym strzał jest bardziej nieprecyzyjny. Dlatego warto troszkę odczekać sobie sekundę, dwie. Znaczy sekundę, dwie to za dużo, tak? Gdzieś około sekundy czasu, żeby sobie ten celownik, żeby się wyostrzyło, ponieważ no jeśli ktoś chce, to może sobie z takim kwadratem grać, jak mu wygodnie. Bardzo w sumie fajnie wygląda ta gra z AWP-ką, ten celownik, kiedy akurat widzimy, w które miejsce celujemy, jaka jest szansa, że trafimy powiedzmy w obrębie tego malutkiego kwadracika, że akurat taki będzie rozrzut tej kuli, ponieważ no nie oszukujmy się, strzały z AWP nie są precyzyjne i kiedy na przykład celujecie w jeden punkt, no to drugie strzał już może polecić gdzieś tam milimetr w górę, w lewo, w prawo, w dół i tak dalej. Kolejna rzecz właśnie, jak już jesteśmy przy skopowaniu, to jest taka, że odpuśćcie sobie podwójne skopy, ponieważ jeśli na przykład wchodzimy jakąś ciasną przestrzeń, to wiadomo, że nie skopujemy sobie tak, ponieważ to jest bez sensu. Ale też zwróćcie uwagę na to, że na przykład jeśli jesteśmy tutaj na Inferno, na tym fragmencie. Kiedy skopujemy sobie double zoomem, no to część tych okien możemy sobie powiedzmy ledwo dwa okna, czy tam półtora okna zmieścić w tym double zoomie. Natomiast jeśli mamy pierwszy stopień zooma, czyli po prostu ten first zoom, czy... No wiecie cholera o co chodzi, to mamy tego terenu więcej, że tak powiem, w obrazie. Widzimy jedno okno, drugie okno, trzecie okno i widzimy też dół tutaj, drugiego mida. Także z podwójnego skopa nie polecam z niego korzystać. Nawet jeśli jesteśmy tutaj, to widzicie, że jest strasznie ciasna przestrzeń, tak? Mamy tutaj jedną ścianę, drugą ścianę i tak dalej. Ale jeśli mamy podwójnego skopa, to mamy powiedzmy tą pozycję, ale nie widzimy kompletnie tej wnęki. Dlatego warto korzystać z tego pierwszego skopa, ponieważ widzimy tą pozycję i tą pozycję. Na przykład jeśli wychyli gościu z tej
No to celujemy się w tą, oddajemy, natomiast jeśli jesteśmy tutaj i gościa wychyla stamtąd, no to robimy szybkiego flickshota i zabijamy gościa, który wychyla akurat z tej wnęki. I odnośnie właśnie wychylania, to polecam wychylać nie w ten sposób, na stojąco, ponieważ to no, wygląda słabo i po prostu też ludzie będą akurat wcelowani w poziom waszej głowy, więc czasami nie zdążycie nawet oddać strzału i zeskołopować, bo dostaniecie głowę. Też nie polecam wychylać tak, ponieważ wtedy wasza prędkość wychylania, poruszania się waszej postaci, waszego modelu postaci jest strasznie mała. No i jest większa szansa na to, że gościu was zabije, zanim po prostu zdążycie na niego wychylić. Najlepiej wychylać w ten sposób, gdzie ślizgacie się. Biegniecie, naciskacie Ctrl i ślizgacie się. Po drugie, no, wychylacie się wtedy szybciej, ponieważ jest ten ślizg. Przejście właśnie z pozycji stojącej do tego kucaka. Wychylacie się i jest ta prędkość szybsza. Czyli szybciej wychodzicie z... O Jezu, się wystraszyłem. Szybciej wychodzicie z zawinkla, że tak powiem. A druga sprawa jest taka, gdzie na przykład siedzicie... Przeciwnik jest zazwyczaj wcelowany na poziom głowy. I jak kucacie, to widzicie, że wasz model kuca. I gościu musi zrobić, że tak powiem, korektę tych strzałów tego celownika, żeby zjechać z poziomu głowy na poziom głowy właśnie ten, jak tutaj macie na kucaku. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I dlatego polecam akurat oddawać właśnie strzał i wychylać z takiej pozycji, z takiego mechanizmu. Ponieważ to wychodzi szybciej, no i jest bezpieczniej. No dobra, skoro jesteśmy już w trzeciej osobie, to warto to wykorzystać i pokazać wam właśnie, że przy wychylaniu tym, którym wam wcześniej pokazywałem, czyli ze stojaka na kucaka, czy nawet jak ktoś będzie chciał, to sobie tak wychyli. Zobaczcie, że przy wychyleniu 2/3 waszego ciała, całe dupsko i wasze plecy wystają zza winkla. Jest to naprawdę niekorzystne dla was, ponieważ łatwo was wtedy po prostu zdjąć. I co jeszcze warto właśnie wam powiedzieć, to żeby się wychylali z lewej strony, ponieważ zobaczcie, że teraz lewa część, a czyli prawa część terrorysty jest wystawiona na światło dzienne, na pole rażenia przeciwników. Jest wystawiona 1/3 waszego ciała. Tego ciała jest mniej, więc mniejsze prawdopodobieństwo jest na to, że gościu was może zauważyć, że was też trafi w to ciało i tak dalej, i tak dalej. Także to jest rzecz, o której warto pamiętać i którą warto też stosować podczas meczu. Druga sprawa, moi drodzy, jest taka, że na przykład kiedy przeciwnicy was dojadą, bo na przykład spudujecie pierwszy strzał i chowacie się, nie ma tej animacji przeładowania, zobaczcie, że to troszkę trwa. W tym czasie, kiedy na przykład ktoś tutaj jest na blisko, załóżmy, że tutaj stoi przeciwnik, na przykład kiedy w niego spudujecie, to ten czas przeładowania on może wykorzystać i po prostu może was dojechać, więc warto sobie skorzystać wtedy z pistoletu i takiego gościa po prostu zlikwidować, który was będzie dojeżdżał. Możecie się na przykład wcelować tutaj za winkla i czekać akurat na poziomie głowy, kiedy przebiegnie, no i walnąć mu bańkę. Natomiast kiedy strzelacie się z gościem na daleko i na przykład pierwszy strzał strzelicie obok niego i wiecie, że on jest wcelowany, bo to jest gracz z AWP, ponieważ wcześniej słyszeliście, że on wystrzelił, no to warto sobie rzucić na przykład jakiegoś fleszyka, najlepiej za plecy, i wtedy ponowić pika na mida czy jakąkolwiek pozycję, żeby gościu na przykład odwrócił się od tego flesza, ponieważ kiedy on się odwróci, jest troszkę rozkojarzony i musi się znowu ponownie wcelować w tą samą pozycję, albo się chowa za winkel i musi pikować drugi raz, i kiedy pikuje czy tam wcelowuje się ponownie, no to już jest tak jakby na stresowanej pozycji, ponieważ wy jesteście już w niego wcelowani, wiecie, gdzie on jest, wiecie, skąd on wychylał, no i po prostu to jest nic prostszego jak zabranie dziecku lizaka, taki frag. Także warto o tym pamiętać. I na przykład kiedy strzelacie się z typem, na przykład na midzie, oddajecie szybko strzał, rotujecie na przykład taki kawałek i wtedy wychylacie, powiedzmy, z drugiej strony i zabijacie typa. Przepraszam, Bernie. Warto, chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę wam na zmianę pozycji, częstą zmianę pozycji. Na przykład kiedy wchodzicie sobie tutaj na okno, na przykład zabijacie jednego typa, bum, cofacie się, wychylacie sobie na mida, zabijacie kolejnego typa. Kiedy na przykład nie ma tutaj nikogo na midzie, jesteście pewni, to możecie sobie na przykład przeskoczyć sobie na tą stronę i wychylić na gościa, który jest, powiedzmy, wychyla na was z drugiego mida. Warto po prostu dla gracza zawupy zmieniać te pozycje. Czy nawet dla gracza zawupy, czy jakiegokolwiek innego. Czy riflera, czy SMG-kiera i tak dalej, i tak dalej. Także zmieniacie pozycję, jeśli macie okazję. No i tyle. No dobra, teraz przechodzimy do takiej bardziej zaawansowanej rzeczy i takiego świętego graala każdego AWP-era, czyli refleks. Refleks jest to
coś, z czym każdy z nas się rodzi i każdy ma inny refleks na innym poziomie. Nie da się na przykład wyuczyć refleksu, na przykład kiedy macie refleks na... No wasz refleks wynosi powiedzmy 10 punktów, a nie da się na przykład tego wybusować do 20, o 100%. Czegoś takiego nie da się zrobić. Natomiast możecie sobie troszkę podszlifować, żeby na podstawie właśnie jakiejś gry, na przykład z AWP. Ten refleks jest bardzo ważny, ponieważ kiedy na przykład gościu wychyla nam tutaj zza winkla i widzimy jego kawałek ręki, czy tam kawałek nogi, to przy tym kawałku ciała od razu oddajemy strzał. Mamy ten refleks i trzeba naprawdę ćwiczyć skupienie i skupienie na tej mapce ćwiczyć można, oprócz refleksu. Mapkę każdy zna, wiadomo jak ona funkcjonuje. Wchodzimy sobie tutaj w refleks training i ustawiam nawet sobie te standardowe opcje, które tam od razu wychodzą. No i polega to na tym, że kiedy pojawi się niebieska kropka, to oddajecie strzał. Możecie sobie czas reakcji, a czy czas trwania tej kropki niebieskiej ustawić, możecie sobie go zmniejszać i trenować refleks tak, że po prostu będziecie katować się na tej mapie. Warto się oczywiście skupić i kiedy ja tutaj gadam, to się nie skupiam i ta kropka po prostu pojawia się wtedy, kiedy chcę coś powiedzieć i kiedy się zamyślę. Dlatego warto powiedzmy wyciszyć się, usiąść sobie na spokojnie, poćwiczyć sobie refleks, ponieważ widzicie, że kiedy ja gadam i nie skupiam się, to wychodzi to troszkę gorzej. Jeśli chodzi właśnie o ćwiczenie jakichś flików itp. Na takiej mapce, czy nawet na botach, to nie róbcie tego. Tym bardziej, broń Boże, na tej mapie. Rozmiar tej kropki da się zmniejszyć, ale przyzwyczajcie się do grania z prawdziwymi graczami, czyli na jakichś mapach typu AWP, Legoland, czy... Znaczy Legoland, AWP, Lego India, coś takiego, na przykład jakieś Deathmatch Only AWP itp. Ponieważ wtedy przyzwyczajcie się do hitboxów postaci, a nie jakiejś głupiej kropki na mapie. I wtedy będziecie wiedzieli, w jaki sposób na przykład kontrolować swoje flickshoty, dragshoty i quickscopy, żeby na ten model postaci nacelować, niżeli powiedzmy w jakąś dużą, gigantyczną kropkę, gdzie ten błąd jest o taką średnicę, o takie po prostu pole tego koła zminimalizowane, ponieważ jeśli mielibyśmy wcelować sobie w taką postać, w taki mały rewir, a w taki, no to jest strasznie duża różnica i warto uczyć się właśnie na takich mapach typu właśnie AWP, jakieś serwery społecznościowe, deathmatche z AWP, czy jakieś arenki tego typu. No i teraz w tle leci jakiś tam mój gameplay właśnie z takiej mapki, jest to bodajże chyba AWP Lego India, czy coś w tym stylu. I warto właśnie zwrócić uwagę na to, jak gracze grają, żeby przyzwyczaić się do właśnie tych modeli w postaci, o których wspominałem wcześniej. Żeby ćwiczyć sobie jakieś flickshoty, dragshoty, jakieś quickscopy, noscopy, czy nozoomy, jak zwał, tak zwał, jak to woli. Żeby przyzwyczaić się do tego właśnie, jak gracze grają. Na takich mapkach oczywiście warto uczyć się flickshotów, ponieważ z nich najczęściej będziemy korzystać, quickscopy również. Natomiast jeśli już taki trening na takich mapkach będzie nam się nudzi, to możemy po prostu wejść sobie na jakieś zwykłe deathmatche, nawet valve'owskie. Na jakiegoś Mirka, Dusta 2, czy inne mapy tego typu i po prostu popatrzeć sobie, jakie miejsca są najbardziej common, czyli najbardziej takie popularne, gdzie się ludzie ustawiają, w jakie miejsca się wcelować z tej AWP i tak dalej. W którym miejscu widać głowę przeciwnika, jak stoi, czy kiedy kuca i tak dalej, żeby wiedzieć po prostu, gdzie się wcelować w przeciwnika. No lepiej, żeby ten celownik był od razu na przeciwniku, niż mielibyśmy robić jakiegoś chorego flickshota. Dlatego warto też grać zwykłe deathmatche na tych popularnych mapkach na matchmakingach czy na faceitach, które są grane. Także moi drodzy, chyba to było na tyle, jeśli chodzi o filmik właśnie tego typu odnośnie poradnika do AWP. Mam nadzieję, że nie przynudzałem za bardzo, że tutaj o niczym nie zapomniałem i wspomniałem o wszystkich ważnych i istotnych rzeczach, o których należy pamiętać, kiedy gra się z AWP-ką. Mam nadzieję, że też gracze, którzy z tą AWP-ką grają już długi czas, że też znaleźli coś dla siebie, ponieważ chciałem, żeby ten materiał był uniwersalny i dla, że tak powiem, nuba, takiego newbie, nowego gracza w CS-ie i dla takiego już gracza, który już troszkę tych godzin przegrał. Także mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy o czymś zapomniałem, czy coś moglibyście dodać, jakoś uzupełnić ten materiał. No ale wydaje mi się, że chyba wszystko o wszystkim wspomniałem, o wszystkim powiedziałem, także cóż, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że materiał jeszcze raz wam się spodobał i się przyda. Cóż, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, pozostańcie jak zwykle Forever Young, no i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!